Drugi odcinek Berserker, czyli Change at Berserker przed wami. Takie małe ogłoszonko, będzie jeszcze kilka części najprawdopodobniej później, bo zostałem lekko wprowadzony w błąd ze względu na to, że ta gra trwa zdecydowanie dłużej niż godzinę, także spodziewajcie się jeszcze kolejnych materiałów. Życzę więc udanego seansu z tym odcinkiem i słyszymy się, a także widzimy. W sumie to słyszymy się za chwilę, a później jeszcze może kiedyś zobaczymy w kolejnych materiałach. O, mam rybę. Rzuć jedną rybę. Dobra, rzucił tą rybę. O, matko boska. To było dobre. Zdecydowanie wolę te animacje. Ktoś, kto zrobił tą grę, doskonale zdawał sobie sprawę, jak ludzie są wkurzeni. Czekajcie! Ach, czy on właśnie spadł z sufitu? To było mocne uderzenie. Hej, poczekajcie. You can't do that, nie możecie tego robić. Ponieważ to jest ostatni człowiek. I właśnie się obudził z jakiegoś tam długiego snu. Więc to nie jest dobry pomysł, żeby go zabijać albo asymilejtować go, w sensie, że go wziąć. Tak, on zabił dużo, he killed many, w sensie zabił nas dużo. But he did itself. Znaczy zrobił to, żeby się samemu bronić. Więc nie ma w tym nic złego, prawda? I żeby było lepiej, poczekajcie. Is that other human? Czy to jest inny? Czy to jakiś inny człowiek? Aha, czyli że on tam niby widział innego człowieka i kazał im biec, bo ktoś znowu uciekł. Go get him, szybko łapcie go i pobiegli. Czy oni na serio są tacy głupi? Tak, zadziałało. Aż sam jestem zdziwiony, że to zadziałało. At least I deserve... Tak. But let's forget about before it was a... Tak. Don't bother me. Dobra, powiedzmy, że tak. Be warned that up ahead is the shark area. And I think they are more problematic than the creatures before. You know which ones I'm talking about. Okej, okay, I can't stop you either. Tak, nie, no nie możesz mnie powstrzymać, jakby ja idę, tak, więc... Cześć. Nie wiem, słyszycie dwa razy muzykę? Tak, już nie. Och, rybcie. Ale można ich wrzucać do basenu. Jest jakaś dziura, więc nie mogę tam skoczyć. Proszę mnie... Ała, czy on mi właśnie uderzył? Proszę mnie nie bić. Nie zgadzam się na takie wynaturzenia, jak bicie kicka. Rzut. Czemu nagle ten pachał... ten... pachołek, w sensie... Czemu nagle ten kolor paska zmienił się na czerwony? To coś wnosi? Lateksowe potwory, idźcie sobie stąd. Nie poddam się tak łatwo. A nie, dobra, tu jest przejście. Zastanawiam się, co jest w tą stronę. Skoro zawsze każe iść w prawo, pójdźmy raz w lewo, zobaczmy co jest w tą stronę. O nie, szybko, bo jest szybko, szybko. Rurcia jest. No i dobrze, rurcie możemy użyć do bicia ludzi. Znaczy to nie są ludzie, to są potwory, które powinny szczeźnąć w piekle. Nie ma trans... Proszę mnie nie bić! Masz pachołem! Co tu się dzieje? A czy to jest jeszcze jedna rurcia?
Dobrze. Ojej, to jest jakaś dziura, boję się. Wszyscy zgniecie od moich pięści. Moje pięści są metalowe czy lateksowe. Nie, nie mogą być lateksowe. Jakby były lateksowe, to bym był z nimi. Nie może tak być. Ale żyćko, nie mam żyćka dużo. Jak słyszycie jakieś smarczenie, to przepraszam, ale postaram się to wyciąć. Znowu mogę iść w lewo. Tutaj jest taka właśnie ciekawostka, że nie zawsze trzeba iść w prawo. Można iść w lewo i zobaczyć, co się tam dzieje na przykład, co nie? A tutaj, no jak widzicie, jest co robić. Chyba kogoś trafiłem. Dużo Nie, znowu mnie zagonili w ten kozi ruch i już mnie pobiją. Wow, tu jest jakieś laboratorium. No ja spadłem, dobra. Straciłem chociaż trochę życia. Powinno by się przydać teraz jakieś życie. Jeszcze raz spróbujemy tam pójść. Tak, trafiłem kogoś. Tu mam jeszcze słupek, pachoła. Nice. Czy tu coś jeszcze możemy wziąć? Niekoniecznie. Teraz jest żółty dziad do pokonania i czarny dziad do pokonania. Nie, proszę mnie tutaj wróg nie wpychać. A, znowu mnie próbuje tutaj dorwać. Przydałoby się żyćko. No mocny jest, na dwa pachoły widzę. No i znowu tu wpadłem. Dobrze, że wpadanie do dziury nie powoduje, że traci się życie, bo pewnie już bym zginął. Tylko cię po prostu odradza. O, jest żyćko. O nie, znowu narkoman. Ach. No nie, no tak to się nie będziemy, panowie, bawić, no. Trochę... chyba tak nie powinno to wyglądać, ale dobra. Wiedziałem, że teraz mogę iść w tą stronę. No chodźcie, chodźcie, bo was jest tyle, że... dla każdego wystarczy te... każdy dostanie swoją część. Rekiny chyba chodzą szybciej, tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej po lądzie. O, jeszcze jeden, proszę mnie tu zostawić. Okej, jeszcze... chciałem go wrzucić do wody, ale chyba nie... nie! No tam mogę wpaść w ogóle, ale trochę się boję. Nie chcę. Chcę przeżyć. No nie. Jeszcze dostałem kopa w dupę, no nie wierzę, no. Od tej żółtej mędy, ty, w żółtym. Dobra, wypadł. Poleciał. Uderzenie zauważyłem, że powoduje, że tracę sobie ten... no właśnie. O nie, zginął, o nie! Zginąłem, zamieniając się w białego Tałataja. God damn it! Ty, no ciężka ta gra. Myślałem, że to będzie na jakieś pół godziny i z głowy, a to się okazuje, że nie wiem, gdzie my tutaj docieramy. Na dwa fronty mnie tu bijecie, naprawdę, naprawdę? Powiem wam, że Changed jest naprawdę... Changed Berserker Edition jest grą trudną. Ale chyba nie aż tak trudną jak podstawka, przynajmniej aż tak mocno przy niej nie bluźnie. O tak. Dobrze, że akaczy można bić.
Ale ma też wytrzymałość swoją. No, no co? Dobra, teraz już tylko możemy używać. Jeszcze żyjesz? Idź mi stąd. Chodź, 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 chodź. Dobra, że oni, dobrze, że oni nie umieją pływać, a ja potrafię, więc... Ej, to jest OP, w sensie... Tu wydaje mi się, że... Nie chcę być jakimś, wiecie, znawcą gier i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest chyba błąd gry, że tak nie powinno mnie chamsko wpychać do rogu i tak się to nie powinno dziać. Czy ja znowu gdzieś dotarłem? Zrobiło się jakoś tak... ciemno. X. This match stands out from of the others because it's completely misaltered, but you understand what it say. This message reads, "Hello human, I put this poster here to explain to you how you can defend yourself from the thing in the other room. I didn't tell you straight out because I know you're busy, but read careful." Czyli teraz mi ta wiadomość powie, co ja mam tutaj zrobić, żeby się bronić przed potworami, które za chwilę będą. If you see it leaves a limp out like hands or tentacles, attacks as much as you can, that's its weak point. It's wish you luck, puro. He doesn't care a lot about you, or so it seems. Okej, okay, czyli jakiś boss mnie chyba czeka, tak? Ta, czy nie? Colin. O, cześć Colin. The Squid Dog. O kurde, dobrze. Jak ja mam mu coś zrobić? A, w rękę go mogę bić, dobra. O, dzięki. A, ale tego się nie spodziewałem. Squid Dog. Ja mu naprawdę mało co robię tymi pięściami, mam wrażenie. Pacnij go. Dobra, muszę uważać, okej, chyba... No jakie mam to... ominąć? Dobra, ale żyćko, jest żyćko. Aaaa! Ale muza. Myślę, że Radeon byłby zadowolony z takiej muzy. Tylko jeden cios, niestety tylko w łapkę. Niedobrze, niedobrze, to nie wróży. Jak pokażę palca, to podskoczyć też nie. Aha, udało się. O, coś tu jest. Ała! Wolę jednak żyćko. Tych żółtych to powiem wam, że totalnie nienawidzę, bo są bardzo mocni. Kurde. No i tak oberwałem, no. Nie podoba mi się to. Okej, okay, dostałem jednak czymś. Myślałem, że mnie to jednak ominie, ale jednak coś mi spadło na łeb. Squid Dog, naprawdę?
i tak mnie trafił. Co teraz zrobi? Co teraz zrobi? Nic. No! Nie mogę przed tym uczyć. Ten czas jest jakiś po prostu niemożliwy do... Ale ta muzyka zaraz zwariuje od niej. Oj, chyba Squid Dog się zdenerwowałeś się, kotek, co? Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się, to tylko pół życia ci zabrałem, mała. Nie no, nie podskoczył, wiedziałem, no. Nie podoba mi się ta minie... Myślałem, że to powoduje jakiś nowy... Po prostu chyba przyspieszył ataki. Okej, dobra, to nowość, tego się nie spodziewałem. I chyba są mocniejsze. Ała. Podrzuć mi jakieś żyćko. A dziękuję. No nie, no tak to się nie będziemy bawić. No! Czemu się zatrzymujesz, no? Colin, biegaj! Muszę się tych pachołów pozbyć, bo przecież... Ale oberwałem. Teraz to by się naprawdę przydało jakieś życie. Ała. Ała, 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 ała. O nie! Zostałem zmieniony w czarnego pachoła. Oh, god damn. To trwa tak długo, że najprawdopodobniej pokażę wam tylko ten strzał, w którym mi wyszło. To jest podejście numer 2 do bossa. Najlepsze jest to, że jak zadaję... Ała, dobrze. Chyba ten... No tak. Proszę się ze mnie nie śmiać. Tak, życie mi teraz dało. Super, cieszę się, że mi teraz dajesz życie. Po prostu jesteś... Super jesteś. Frajerze, ty po prostu jesteś... Jak patrz, menda społeczna jesteś i tyle ci mogę powiedzieć po prostu. Strzelę ci zaraz w ryj, chodź tutaj. Tak, jeszcze mnie bij. Łapa, łapa. No nie. Życie, życie, proszę, życie. Życie, życie jest nowelą. Jest życie, ale po drugiej stronie. Kto to wymyślił? Brak sekundka. Dobra, ostatnia próba na dziś. Jak mi się nie uda, to ja nie wiem. Już nie mam siły, ja się tu spociłem. Godzinę w tym siedzę. Znowu będę musiał znaleźć tego typa, który mi powiedział, że mam w to grać. Staram się grać w tą misję naprawdę bardzo asekuracyjnie, ale ciężko to zrobić. Może olewać te mopki? No i wciskam guzik, on ze stoi i się patrzy, no. Co za typ? Ała. Jakie ja mam mieć z nim szanse? To jest bez sensu.
Won mnie z tym rekinem stąd, panie. Idź mnie. Idź won, wypad. Gin, żeż. Żeź, weź coś tam, no nie wiem. Tak. No tak, no tak. Już cię tu nie ma. Teraz w drugą stronę łapa leci. Okej. Okay. Aż sam podskoczyłem na krześle przed chwilą. To jest naprawdę męczące. Dobra, i to jest ten moment, kiedy nie mogę go atakować. Nie zafiksuj się, kicek, na atakowaniu, bo to zazwyczaj się źle kończy. Okej, okay. Jeszcze nie dobiliśmy do połowy życia, pamiętajcie, jesteśmy jeszcze... Znowu się przestraszyłem, niepotrzebnie, okej. Okay. Powinno to być na... Jak on pokazuje łapą, powinien od razu... Od razu powinien bić. Mamy żyćko. Pozbądźmy się tych białych pachołów. O, panie, ale mi zapaćkało ekran. Dobra, będzie łapka. No ale to pewnie teraz po jednym strzale. Właśnie tak to się skończy, no właśnie. Squid game, squid dog, squid coś tam się teraz zdenerwuje. No próbuję, teraz powiem wam naprawdę pełne skupienie na ryju i bez kombinowania. Jest żyćko, ale na razie mam pełne. No nie, szkoda, że to niestety nie pozostaje, tylko znika. O nie, dinozaur idzie, w sensie shark. Daddy Shark, zostaw mnie proszę, Daddy Shark, nie bądź taki. Muszę się was pozbyć, bo będziecie mnie triggerować. A, dostałem. Ale nie tak źle, nie jest tak najgorzej. Musimy się Nie. Tu jest żyćko, weźmy sobie, bo i tak zniknie zaraz. Więc nie ma sensu. No jest coraz bliżej, ale nie... Nie zasypujmy gruszek w popiele, jak to mówią, tak? Czy znowu? Jak mi się to uda, to chyba się tutaj popłaczę za chwilę. Z radości. No nie. Wypadł. Okej, łapka. Okej, udało się. Pozbądźmy się białych cośków. Jeszcze jedna łapka. Udało się. Ło kurde, teraz jakiś dobry patent. Jeszcze jedna. No panie, co ty robisz, no? Ile można? Pachoły są najgorsze. Jeszcze jedna łapka. Dawaj, żyćko. No chyba nie. Weź ty coś zrób. Teraz nie atakujemy, bo to jest prosty sposób, żeby zmarnować życie. Ała, właśnie. Tak, więcej waszych rekinów nie miała. Nie. No, chyba się popłaczę. Wow.
Jest życie. Pozbądźmy się pachołów. To było naprawdę groźne, powiem wam, że zabijmy to już, bo ja już mam dosyć. Zgiń, rzesz, weź. No ej, zostaw ci pasek, kawałek paska zdrowia. Zgiń, zdechnij, padnij, umrzyj. Dobra, wszystko się sypie. Coś więcej? A, dostał rurą w łeb. O, biedaczek. Myślałem, że możemy go jeszcze bić. No nie gadajcie, że ta gra się jeszcze... O nie, no jakbym się teraz na koniec tutaj zabił, to bym po prostu chyba... Jeszcze. Odczepcie wy się już ode mnie. Idźcie sobie już stąd. Już, ja już tu nie chcę wracać, ja chcę stąd wyjść. Dajcie wy mi już święty spokój. Czy to były drzwi? Tak, to były drzwi. Czarne jak... Czy to nie się, to się nie kończy? O nie, to się nie kończy. Dobrze. Nie wiem, czy to się sejwuje, czy coś się z tym robi jakkolwiek. Ale tym oto pięknym akcentem na pewno tą siekierą i biciem siekiery, siekierą tych postaci zakończymy dzisiejszy odcinek z tej gry, bo ile można. Dziękuję bardzo. Idę się czegoś napić, bo ja już więcej na trzeźwo nie dam rady. Do zobaczyska. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Kicek, do usłyszenia.